Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Jak widzicie, jestem w Sopocie. Z powrotem 3 tygodnie byłam na wsi u mojej mamy. Był okres świąteczny. Powiem Wam, że coraz bardziej mi się na wsi podoba bliskość natury, chociaż w Sopocie też nie mam na co narzekać, bo jest i morze, i lasy. Natomiast życie na wsi jest zupełnie czymś innym. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o jednym moim zakupie, takim dość sporym zakupie. Mianowicie zakupiłam sobie ostatnio Apple Watch. To jest taki zakup, który ja kontemplowałam miesiącami. Nie jest to w żadnym wypadku zakup impulsywny. Ja miałam wcześniej Fitbita. On już od dawna był w agonii i był źródłem moich wielu frustracji, bo rozładowywał się po prostu tak jakby losowo, bez żadnej logiki i strasznie mnie to denerwowało. Jakiś czas temu postanowiłam w końcu pozbyć się go, wrzuciłam go, tutaj w Sopocie mam taki punkt, gdzie można małe takie elektroniczne, powiedzmy, śmieci wrzucać, typu baterie, jakieś ładowarki i tak dalej, co jest, muszę powiedzieć, bardzo fajne. I jakiś czas chodziłam bez zegarka, testowałam, czy będzie to dla mnie praktyczne, czy mi się to sprawdzi i trochę muszę powiedzieć, że mi tego brakowało. Natomiast moja kontemplacja na temat tego smartwatcha wynikała oczywiście z ceny, tak, bo jest to zakup dość spory, chociaż ja kupiłam najstarszy model, jaki istnieje na rynku, chyba. Ostatnio staram się nie wydawać pieniędzy na takie rzeczy, bo jak wiecie, wybieram się w góry, wyjazd jest coraz bliżej i też kilka zakupów. Musiałam zakupić namiot, musiałam zakupić sobie plecak, matę do spania, mnóstwo innych drobiazgów, więc to na pewno jest też inwestycja, bo na pewno będę z tych sprzętów korzystała więcej razy niż tylko podczas tego jednego wyjazdu, natomiast niemniej są to wydatki. No i tak sobie kontemplowałam, zastanawiałam się, trochę źle mi było bez zegarka, bez jakiegoś takiego dostępu, nie wiem, która jest godzina, czy właśnie powiadomień, że ktoś do mnie dzwoni, bo ja też, muszę Wam powiedzieć, mam zawsze wyciszony telefon. Mój telefon nie dzwoni ogólnie, więc tak naprawdę wibracja tego Fitbita wcześniej to było dla mnie jedyne powiadomienie, jak ktoś do mnie dzwonił albo jak dostawałam wiadomość, więc też trochę się czułam nie za dobrze właśnie bez tego zegarka. I pomogła mi w tym moja mama, bo generalnie, jak tak się właśnie zastanawiałam, byłam u niej wtedy, zastanawiałam się, kupić czy nie kupić ten zegarek, troszeczkę byłam taka, powiedzmy, między młotem a kowadłem. No i poszłam do niej i zapytałam: mamo, czy uważasz, że powinnam kupić ten zegarek, to jest duży wydatek, co myślisz, co mi radzisz? To jest w ogóle też ciekawe, że człowiek z wiekiem gdzieś tam do mamy się zwraca o poradę. Kiedyś, będąc nastolatkiem, to sobie tego nie wyobrażał za bardzo, no ale tak to jest. No i moja mama powiedziała mi bardzo mądrą rzecz. Powiedziała mi, że jeśli sprawi mi to przyjemność, to powinnam kupić. Tak, to jest właśnie takie proste. Marie Kondo jakby tutaj wybrzmiewa w tych słowach, natomiast rzeczywiście minimalizm czasami jest postrzegany jako takie życie w surowości, pozbawianie się właśnie przyjemności, która wypływa z rzeczy, bo wiele osób stawia znak równości między przedmiotami, między zakupami a przyjemnością. Jasne, ja to rozumiem. Zakupy są przyjemne, bywają przyjemne, jeśli mamy nad nimi kontrolę, jeśli mamy środki. Natomiast zasadniczo chodzi o to w życiu. I tu też słowa takiej mojej koleżanki z mojej poprzedniej pracy, która zawsze mówiła, że w życiu trzeba sobie polepszać, tak? Czyli przyjemność, sprawianie sobie przyjemności i pozbywanie się frustracji jest gdzieś tam, myślę, ważne w życiu, dlatego zdecydowałam się kupić w końcu ten zegarek. Kupiłam go na raty, więc mój wyjazd, moje zakupy wyjazdowe nie są tutaj zagrożone. Skorzystałam też z rat 0%, także myślę, że wybrałam jakąś tam możliwie najlepszą opcję.
która po prostu nie obciąży tak bardzo mojego budżetu. Natomiast powiem Wam, że mam od niecałych 3 tygodni ten zegarek i jestem bardzo, bardzo z tego zakupu zadowolona i zastanawiam się, czy w ogóle jest właśnie taka korelacja między tym, jak długo my się zastanawiamy nad konkretnym zakupem, a właśnie naszym poziomem zadowolenia, tak? Czy rzeczywiście istnieje jakiś taki związek, że im dłużej się zastanawiamy, im dłużej analizujemy zakup, to tym potem, kiedy do tego zakupu dojdzie, mamy większą satysfakcję i wydaje mi się, że coś w tym jest, tak? Że jeżeli ja dokonam takiego zakupu impulsywnego, kupię bez zastanowienia, to może się właśnie okazać, że ten przedmiot nie był trafiony, że wcale go nie potrzebowałam. Może się tak zdarzyć, może być oczywiście też inaczej, tak? Może się okazać, że ten impulsywny zakup był trafiony i będziemy zadowoleni. Natomiast zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest ta świadomość, że a może kupiłam, może kupiłem zbyt pochopnie. I to gdzieś tam może się przekładać właśnie na takie negatywne, trochę taki lęk. Wiecie, czasami pójdziemy do sklepu, kupimy, nie wiem, sobie jakąś rzecz, buty, ciuch i tak dalej. I potem boimy się, nie wiem, że przejdziemy obok kolejnego sklepu i zobaczymy, że jest na przykład jakaś fajniejsza rzecz, że jest ta sama rzecz albo podobna w lepszej cenie. Więc gdzieś tam myślę, że ta korelacja właśnie między tym, jak długo myślimy o zakupie, a tym właśnie, jak jesteśmy zadowoleni już z tego dokonanego zakupu, istnieje, chociaż nie czytałam na ten temat żadnych badań. Może to jest taki temat, któremu warto się zresztą przyjrzeć. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Czy rzeczywiście zauważacie, że im dłużej zastanawiacie się, im dłużej analizujecie zakup, tym bardziej jesteście z niego zadowoleni, czy nie widzicie takiego związku? Jest to gdzieś tam u Was przypadkowe. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. To, że ja jestem zadowolona z tego zegarka, to wynika też z tego, że dzięki niemu więcej się zdecydowanie ruszam i jestem naprawdę bardzo też zaskoczona tak pozytywnie sobą, bo też powiem Wam, że oczywiście produkty Apple'a są gdzieś tam bardziej ze sobą zsynchronizowane i ja mam też iPhone'a, więc iPhone z tym zegarkiem świetnie się dogadują i gdzieś tam aplikacja właśnie, która śledzi ruch, która śledzi gdzieś tam ćwiczenia i tak dalej, po prostu lepiej działa razem właśnie z Apple Watch. Mam od tych właśnie niecałych 3 tygodni naprawdę świetną serię, jeżeli chodzi o ruch, dużo chodzę, dużo spaceruję, zresztą no, byłam na wsi, więc jakby to na pewno też sprzyjało temu, że więcej chodziłam, ale też oczywiście wprowadziłam w swoją taką codzienną rutynę ćwiczenia związane z właśnie wzmacnianiem mięśni, stawów, takie ćwiczenia core związane z właśnie postawą, z wzmocnieniem mięśni głębokich, które gdzieś tam stabilizują kręgosłup, zapobiegają urazom, bo no, szykuję się do tego wyjazdu i muszę powiedzieć, że coraz bardziej czuję, że ten czas przygotowań się kończy, zwłaszcza, że no, kupiłam ten plecak i zaczęłam pakować już wszystkie rzeczy, które mam i ta waga plecaka gdzieś tam też mnie zmotywowała do tego, żeby zacząć właśnie bardziej intensywne te treningi. Myślę, że ten zegarek naprawdę pomógł mi w tym, żeby więcej ćwiczyć, więcej się ruszać. Widzę to właśnie w aplikacji, mogę to śledzić na bieżąco. On przypomina mi, żeby wstać, żeby nie siedzieć przy biurku, przy komputerze tak długo, tylko rzeczywiście gdzieś tam więcej się ruszać. Także myślę, że mimo, że to był jakiś tam większy wydatek, to był to dobry zakup. Także chciałam się z Wami po prostu dzisiaj podzielić tymi kilkoma przemyśleniami związanymi z zakupem. Myślę, że będąc na wsi też ruszam się więcej, nie tylko podczas spacerów czy podczas takich ćwiczeń, ale też w ogrodzie, jak wiecie albo nie wiecie. Uwielbiam ogrodnictwo, jak jestem w Sopocie, mieszkam w bloku, nie mam tutaj balkonu, więc nie mam za bardzo możliwości. Mam oczywiście parę roślin tutaj w domu, natomiast nie mam już działki, nie mam ogródka.
tutaj na miejscu, więc kiedy jestem u mamy na wsi, to wyżywam się gdzieś tam. Uwielbiam po prostu grzebać w ziemi, uwielbiam pielić, sadzić, pielęgnować rośliny, doglądać ich. I jak teraz byłam, to korzystałam z pogody, która była trochę kapryśna, muszę powiedzieć, przez te ostatnie 3 tygodnie. Natomiast kilka ostatnich dni było bardzo ładnych i wtedy właśnie w ogródku przygotowywałam skrzynki pod wysiew, wysiewałam różne roślinki. Ja bardzo wierzę w to, że uprawianie ogródka jest ze wszystkich stron tak naprawdę, jakby nie spojrzeć, jest czymś pozytywnym, jest czymś super, bo z jednej strony możemy sami wyhodować sobie żywność, sami możemy wyhodować sobie warzywa, owoce i mamy wtedy gwarancję, że jest w niej mniej chemii, wiemy, co jemy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo pożyteczne i możemy też sięgać po świeże rzeczy, tak? Mogę sobie zerwać tyle koperku czy tyle szczypiorku, ile potrzebuję. Nie muszę kupować większego pęczka w sklepie. Wiadomo, że rośliny też wytracają te witaminy, składniki odżywcze w momencie, kiedy są przechowywane, więc jedzenie świeżych, takich właśnie prosto z krzaczka warzyw czy owoców, myślę, że jest zdrowsze. Natomiast ogrodnictwo też jest na pewno czymś bardzo dobrym dla psychiki, dla naszego samopoczucia po prostu. Jest to udowodnione, że uprawianie ogrodu, praca z ziemią, wśród zieleni, na świeżym powietrzu, na słońcu jest zdrowe i tutaj myślę, że można by było nagrać całą serię filmików na ten temat. Ja zresztą kiedyś opowiadałam o tym przy okazji takiej mojej recenzji książki Kwitnący umysł, bardzo, bardzo ciekawej książki, którą Wam polecam, właśnie o ogrodnictwie, w której można przeczytać, jak uprawianie ogródka pomaga się uporać z traumą, uporać z takim zespołem stresu pourazowego czy stanami depresyjnymi. Też ciekawa jest rzecz, którą ja kiedyś przeczytałam właśnie w takiej książce o miejskim ogrodnictwie, że były jakieś takie badania, że w ziemi żyją różne gdzieś tam mikroby, wiadomo, bakterie, różne organizmy i kiedy my z tą ziemią pracujemy właśnie bez osłony, bez rękawiczek, to te mikroby też gdzieś tam wchodzą z nami w symbiozę, przenikają do naszego organizmu i sprawiają, że właśnie ta flora bakteryjna, która powinna być właśnie w takiej równowadze i która powinna być zróżnicowana, ma się po prostu lepiej. Jest to dość ciekawe, trochę aż mi się nie chce w to wierzyć. Ja zawsze sceptycznie patrzę na różnego rodzaju badania i wyniki tych badań, bo wiadomo, jak to z tymi wynikami jest, natomiast na pewno jest to coś ciekawego po prostu. Także tak, tak wyglądał mój czas na wsi. Spędzałam go na spacerach. Starałam się spacerować mimo czasami niesprzyjającej pogody. Sporo czasu spędzałam w ogródku. Wybraliśmy się też w święta na taką krótką przejażdżkę do Zegrza nad Zalew. Trochę już muszę powiedzieć, że brakowało mi wody, brakowało mi morza, więc niedaleko jest Zalew Zegrzyński. Także tam wybraliśmy się na taki króciutki spacer, żeby trochę nad tą wodą poprzebywać, co też na pewno dobrze wpływa na nastrój. Thank you.
Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Taki trochę pogadanka, trochę taki vlog wiosenny. Myślę, że w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach takich vlogów będzie coraz więcej. Na pewno będę chciała Wam z Wami dzielić się moimi różnymi wyjazdami, podróżami. Po prostu tym, co sprawia mi przyjemność, tak według tych słów mojej mamy. Że jeżeli sprawia to przyjemność, to należy to robić po prostu. Wam życzę też mnóstwo przyjemności. Dziękuję Wam jak zawsze za wszelkie polubienia, subskrypcje, za komentarze i do zobaczenia za tydzień. Cześć!